Chodź, siku, bo burza idzie. Żarty żartami, ale tak u nas wygląda życie. Fa. Pcham. Pcham. Pcham do przodu. Pcham. Tu. Z. Tu. Yeah, pcham do przodu. This is like. Hey. Yes, that's us. This is like you have this. This is. Yeah, that's yes. The one. Yeah. Yes. I follow. On właśnie przyszedł do nas, pan DJ. Słuchajcie, z klubu, no będzie impreza, jak tylko pogoda pozwoli. Amen. Wow, look at this equipment. Sound. Yeah, sound system. Very professional. Wow. So you are really going to make a huge party here. So how many people do you think will come? Who knows? Maybe 500, but what? 500 people? Wow, amazing! But it's raining. I know, you don't know. But this is the first night of the season, so maybe they will come. Maybe. Maybe. Fingers crossed. No, wreszcie się wziąłeś do roboty. Może zarobisz darmowego drinka. No zobaczcie, ile przywieźli tutaj stolików i krzeseł. Tak więc szykują się, ale nie są pewni, czy będą otwierać, bo jak będzie padało, a prognoza zapowiada, że tak, to nie będą otwierać w sobotę. I don't know, say it again. Siadło niestety odkuplenie, something like that, I'm not sure. I will try to find it out. Okay. I will think about it. Gościu sobie próbował przypomnieć coś po polsku, umie, ale nie jestem pewna, o co chodzi. Jestem zbyt zbawieniem, something like that. Yeah. Is it I'm your salvation? Yes. Yes, I know that. And I remember them very correctly because I wrote the Greek script from English and she did write it in from English to the Polish version. Okay. And she had to voice dub it, you know? Uh-huh. But it was fine. But I'm not sure I know any other Polish, how do you say, Polish words. Uh-huh. How do you say thank you? Dziękuję. Dziękuję. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Okay. Well now done. I know. Okay.
Chodź, siku, bo burza idzie. Żarty żartami, ale tak u nas wygląda życie. Zbliża się burza, widać i czujemy, bo zmieniła się, wszystko się zmieniło. To... No, tak więc przygotowujemy się na dość dużą burzę. Dostaliśmy nawet wczoraj wieczorem taki alert na telefon. Bardzo nas to zaskoczyło. W moim telefonie, w którym nie ma karty SIM, dostałam alert pogodowy, że mogą być bardzo trudne warunki pogodowe i nie wychodź z domu, ha, ha, ha. No, tak więc ostatni siku przed burzą, bo potem jak będzie lało, to nie wiadomo, kiedy będzie można łeb wystawić i no. Trzymajcie kciuki, oby to była tylko zwykła burza. This will experience a new wave of storm starting Thursday. No, dzisiaj już jest Friday, nie? Dzisiaj jest Friday, no. Nie no, może nie będzie tak źle, jak tutaj piszą, nie? No, zobaczymy. Damy radę. Przytrzymaj ci to? Nie. No i pięknie. No i pięknie jest. Pałka miękka. Jak to mówią, potrzeba matkom wynalazku. Tutaj te daszki takie, one mają takie aluminiowe nóżki tu i były tutaj taka aluminiowa nóżki, nie wiem jak to, no takie podtrzymujące, prawda? Ale to niestety w trakcie jednej z pierwszych burz, jakie mieliśmy, no już dawno, dawno temu, to się zniszczyło, połamało pod tą, wiecie, no pod ciężarem deszczu. No i proszę bardzo, teraz mamy takie piękne, wiecie, wykorzystanie, recycling. Tam właśnie były takie
naskładane, bo oni remontują tam, odnawiają ten swój bar. I tutaj naskładane właśnie takie palmowe liście. I to fajny materiał, bo to jest bambus. Bambus. Tak więc fajne, sztywne, ale ciutkie, więc doskonale się tutaj nam sprawdzi. Taki pomysłowy Dobromir. Czas na herbatę. No, przyjęcia nie będzie partii, bo niestety deszcz zrujnował to wszystko, ale co tam? Przyszłyśmy sobie tutaj posiedzieć i zrobić girly talk i zadam parę pytań naszej pięknej kobiecie tutaj. So question number one, or the first thing I would like you to tell me a little bit about yourself. I'm 31 years old, I come from Berlin, and right now I'm in holidays with my boyfriend, and we are just traveling a bit around Eastern Europe for a month with our camper and our dog. And yes, try out what is working out in the camper and what is has still to be improved. Uh-huh. O, zaczęło jednak padać. Idziemy w gości, mamy zaproszenie na ciastko. Tak więc nie mogłam odmówić. Ja uwielbiam słodycze. Okay, ready? Are you guest ready? We are ready. Lena's already moved in, so... No worries, I'm not here though. Like the most important guest. Already arrived. There you go. What have you Look got? What we brought. It wasn't the blonde guy who was here yesterday. Uh-huh. His parents got the oldest restaurant of Sati. Really? It's there since 1979. 1978, but it was another restaurant before. They have it since 2000. They overtook it. Yeah. And they have a really nice... It's where they live in winter. Their neighbors producing these cakes. Wow, and they look amazing. That's all from the neighbor's headquarters. Wow, okay guys. Uh-huh. That's chocolate cream and like small crunchy things. Uh-huh. This is a replica of Raffaello. Uh-huh. They call it Farabello. Uh-huh. And this is strawberry cheese, strawberry cream. Uh-huh. Raffaello or Farabello? I don't remember, maybe one of this. And they have very good cocktails, so okay. In case you want to have cocktails. Oh no, like no. Light? Yes. Mam światełko. Słuchajcie, i tak sobie myślę teraz, że właśnie bardzo fajnie jest mieć taką przestrzeń i zawsze chciałam sobie tak chociażby posiedzieć, zobaczyć jak to jest, jak jest zła pogoda. No to super, nie? Bo możesz sobie pootwierać wszystkie okna, tutaj są drzwi otwarte, tutaj proszę bardzo schodzimy z drabiny, z pięterka, tak? Schodzimy na dół i można sobie tutaj fajnie posiedzieć. Dalej słyszysz szum fal, ale nie leje ci na głowę. My też jak dobrze idzie, to nam nie leje na głowę, ale nie zawsze dobrze idzie, bo jak jest wichura, no to co tu będę dużo gadać, no to po prostu wszystko lata i w ogóle... No, taki musimy mieć wtedy tryb przetrwanie włączony, a jednak van daje trochę więcej ochrony. Tak więc teraz pora na ciastka. Well, tutaj zrobiła pięknie, popatrzcie, no dama to zawsze jest dama i musi być pięknie. Nie będziemy tam z jakiejś folii jeść, tylko proszę bardzo. Super. Under your tent completely or do you have like water flowing? Oh no, never, no. Oh, I'm smaller. I'm not used to this. No, no. We the point is we are always dry. Oh, okay. We are always dry. Yeah.
No matter that, it can rain for a few days. Okay. And it's not a problem. We always like. That's nice. The most Okay. This is your place, yes. Great, and it's your place. Yes. Sit. I tried it nice. Yes. She's already asleep again. Great, okay. You can have another wait. I give her a little cuddle thing. No, to nie przelewki, słuchajcie, błyska się i grzmi naprawdę poważnie. And what is this for? That's for you, like a pillow. For leaning on the walls, if you want to do it like this. Okay. Or for this side, to make to a long edge. Thank you so much. But for nothing. I always love this place here, it's really crazy. It's more than enough. Coffee with milk. You are sure you don't want coffee? No, no, I don't drink coffee. Ah, not at all? No. Because of health? Yeah, you can say that. Yeah, I used to, but then I stopped and I don't really feel like... So... And I don't feel much difference. Like, not feeling much better, healthier or anything, but, you know, stopped and it's okay. Upstairs there's a nice view. Is there? Does your tent get wet? No. No? No. From the inside, obviously. Inside, no. It never gets wet. Just until moist. Now, not moist. Yeah. Ah, so this is like normal. Like yeah, we also like have this. Tent. Yes. But like this roof of our tent is aluminium, you know, and only the sides are with LKW folia or fabric. So it's this boat, sailing boat, or trucks with fabric. It's really it's triple or fourth layers over, so it really is insulating and really thick. How do you call it? There's no water coming through? Now it's time for cake. Okay. There's some chocolate in the middle. Okay. That's the last recording of us. And then the mountain just pushed it away. No, hopefully not. Ale tu już mamy małą rzekę. Będzie to wypali. I think there's mountain water coming in. We'll see. No, this is okay, I think. It's maybe because it was open like Almost for a long time. Or maybe it's not closed properly. No i mamy teraz rzekę w miejscu, gdzie była ścieżka. Wow, ale szybko. Ale jak pięknie też jest, zobaczcie, po prostu zrobiła się taka rzeka i tutaj to wszystko wpada teraz do morza. Wow! Kamanowe. You're right, yo. You're fucking comfy. And we didn't turn on the oven yet, you know? You didn't turn on what? The oven. So you should. Like, this is the throne for you. Then we get sauna. It's fucking river there. Yes. Yeah, yeah. Have you seen on the beach? Also from the mountain down. It carries some Euro pellets in the... Yeah, I know, I've seen it. In the bay. Fucking hell.
We went through hell like this in Albania. Yeah, she told but it was 10 times worse. Oh, the wind, the rain. Fuck. We have two friends there right now since 2 days in Albania. No, we've been there in September or something like that. It was fucking amazing. I mean, it was amazing, really. Yeah. Shit. Oh, you will get some kisses. The day before, it was like paradise. And then the next day in the night started raining, wind. The trees were like bushes. What? Climbing over. You will get kisses. Oh, come here, come here, come. Come here. Come She's here. Like, I want, I don't want, I don't know. Okay, now you get kisses. And Bella, look at Bella. She's like, what the fuck? What is he doing? My daddy's cuddling someone else. You want to? Watch. Oh, sweet. Come on, party. Now the dogs are happy. What? Happy now? But no, not like no. No. I don't want to have the second place. Take Gucci's place. What? Uh-oh. Okay, come on over. Bella. Oh. Someone is protecting her bed. Okay. Yeah. Her toy. And the toy. Shh. Mach Platz. No. Now the sun's gone. Yes. I told to her I go for big business before the rain down in the dry valley. All the sun's gone. Oh, this, yeah, it's crazy, yeah? Yeah, the same was had in Albania, but it was 10 times worse. Yeah, because today was no wind. Yeah. Oh, it was so windy. Yeah, that's rainfall, but no wind. And wind makes a huge difference. Yo, that's another power. No i po deszczu. Teraz już mamy tam... Trochę się rozjaśnia. Ale wiecie, tak sobie teraz myślę, bo posiedliśmy tutaj troszkę, że świetnie sobie urządzili tego vana i tutaj jest naprawdę dużo miejsca, słuchajcie. Spokojnie, my we czwórkę tu żeśmy sobie siedzieli wszyscy razem i właśnie tyle miejsca jest dlatego, że łóżko jest na górze, tak, tam, i nie ma tu łazienki. Więc jak będziecie budować swoje wany, to naprawdę się zastanówcie, czy potrzebujecie łazienkę, bo potem w praktyce jest tak, że ludzie nie używają, uwierzcie mi, nie używają tych łazienek, bo po prostu z dwóch powodów. Jedna to jest prywatność, jak chcecie robić to, drugie, jak ktoś obok jest tu, po prostu tu. Wszystko słychać, czuć i w ogóle. Następna temperatura, jak jest gorąco, no to nawet ta chemia i te tabletki często nie pomagają. Naprawdę poczytajcie sobie i sami zobaczycie. I oni tutaj mają toaletę, której taką turystyczną małą schowaną tam w szafce, której po prostu w ogóle nawet, no nie wiem, może dwa razy użyli, tam nam tutaj opowiadali. Ale naprawdę to nie jest niezbędne, natomiast przestrzeń do życia, to żebyś ty miał miejsce do gotowania, miejsce do posiedzenia, to są rzeczy istotne, bo to będziesz używał non-stop. Więc piękny van. Powiem wam, że chyba ze wszystkich, które widziałam, ten podoba mi się najbardziej. Bardzo funkcjonalna przestrzeń. Well done! I was just saying, like, you've done a good job. Thanks a lot. And what kind of car is it? Kind of car? Yes. This one? What made is it, yes. Ah, that's a Ford. It's a Ford Transit. Uh-huh. It's a part-time 4x4. It's a little bit for all the real off-roaders. It's like 50-50 because if you know it from a Lada Niva or a real 4x4 gear, you have these gears you can put in. Mm-hmm. And after that, your car feels like a tank or a panzer. And this one is like an algorithm, how do you say, an algorithm is calculating which tire has contact when you put the Modi in, which tire has the most contact, and then it sends the power to the tires by itself. So you don't put any gear, it's all a computer doing it. But for me it's enough, we have like 40 centimeters ground level for transit, part-time 4x4, 140 PS, horsepower, and yeah, that's totally enough for me. It works. We traveled everything I wanted to travel, I traveled it even with two-wheel drive cars before. So. Uh-huh.
Raul zbudował taki fajny tutaj płotek i będziemy robić wielkie ognicho. I wiecie, zjeżdżają się jacyś ludzie po prostu, wiecie, ludzie taką pocztą pantoflową, wiedzą, że dzisiaj miało być przyjęcie, takie, no, impreza otwarcia sezonu i cholera, zjeżdżają się, a tu imprezy nie będzie i chyba sobie zrobimy sami tą imprezę, po prostu może z tymi ludźmi, zobaczymy. You've got a tent? Yeah. Where are you from? So you're not sleeping with us then? We're not. You're not sleeping with us then? No, no, no. No. we hope that it won't rain tonight. So. Where are you from? Are you? From Belgrade. Belgrade. From Serbia, Belgrade. Oh. Okay. Yeah, yeah. Where are you from? Poland. Poland. Polonia and Germany. Yeah, yeah. Oh. Okay. Great, lovely. Great, are you great. Here first time? No, no, no. Like I was here first time in 2018, and every year we came. Till Corona and now again. Oh, yeah. That's lovely. Yeah. So why do you like coming here? I don't know. Many good experience and it's not crowded. Uh-huh. Okay. Yeah. Zobaczcie, jak fajnie się rozbili tutaj na końcu plaży. Znaleźli taką, wiecie, wnękę. Są osłonięci od wiatru. Piękne miejsce. I w spokoju mogą sobie tutaj teraz siedzieć. Tutaj czasem ktoś zagląda, ale naprawdę mało ludzi jeszcze teraz przed sezonem. Za chwilę się sezon faktycznie zacznie, więc jest to najlepszy czas. Jak ktoś chce spać na dziko w Grecji, to jest to idealny czas, bo już jest ciepło, a jeszcze nie ma tych wszystkich tłumów ludzi. No słuchajcie, super nam tutaj dziewczyna to zrobiła. Wiecie, nawet próbuję rozpracować, co tam jest w środku, ale to jest fantastyczne, naprawdę bardzo, bardzo dobre. Niam, niam. A jakby sobie tak nie przeklnął, to by nie wytrzymał, nie? No. Wouldn't manage, mate. Nie da rady tak. No, I can't deal with anger management. You know what I mean? I know what you mean. Pięknie nam się tu smażą. I mamy jeszcze inne dobre rzeczy. No, we have to go to Jamaica. We'll be fucking stoned every fucking every night. Dobra, a ja tu o jedzeniu, słuchajcie. Tak więc jest tutaj... Przeszkadzasz. Jak zwykle, ten się zawsze wcina, złaś zawsze. Jak ja zaczynam zdanie, to on zawsze... Między wódka a zakąskę. O, między wódka a zakąskę. Słuchajcie, już wiem, co tutaj jest. Jest tuńczyk. Cebula, pomidory, żółty ser, no po prostu szaleństwo. Niesamowicie dobre. Super. Taki starter, zanim się tutaj zrobią skrzydełka i kiełbaski. Rewelacja.